Witam, tu Magda i kolejne proste, smaczne i szybkie w przygotowaniu danie. Właściwie może bardziej sposób na niż przepis, dlatego że pokażę, jak przygotowuję grzybowe pire ziemniaczane. Bardzo smaczne do wszelkiego rodzaju mięs, szczególnie tych pieczeniowych, ale te ziemniaczki są tak smaczne, że ja lubię je także bez żadnego mięsa, samą tylko surówką bądź warzywami ugotowanymi na parze. Mam nadzieję, że Wam posmakują, a że są proste w przygotowaniu, to gorąco polecam, a przepis i składniki podaję na www.skutecznie.tv, gdzie serdecznie zapraszam. Kilka suszonych grzybków, w moim przypadku jest to jakieś 16, może takich pół talarków. Zalewam teraz letnią wodą i zostawiam do namoczenia. Pół sporej cebuli kroję w drobną kostkę. Jeden spory ząbek czosnku, bądź dwa mniejsze, nakrawam na krzyż u nasady i obieram ziemniaki. Jakieś pół kilo obranych i pokrojonych w mniejsze kawałki ziemniaków. Zalewam teraz niewielką ilością wody, tak tylko, aby przykryć ich poziom. Dodaję przygotowany wcześniej ząbek czosnku oraz cebulkę. Dodam także namoczone wcześniej grzyby, ale w ten sposób, że wyjmę je z wody, dokładnie odcisnę, przepłuczę pod bieżącą zimną wodą i takie odciśnięte i wypłukane dodam do ziemniaków. Na koniec sól. Ja solę do smaku wody morskiej. Przykrywam i pod przykryciem na małym ogniu gotuję do miękkości ziemniaków. Kiedy ziemniaki są już miękkie, wyłączam grzanie, ziemniaki odlewam, starając się zostawić cebulę oraz grzyby w środku. I z tak ugotowanych ziemniaków przygotowuję teraz pire razem z cebulką i grzybami, natomiast wyjmę ten ząbek czosnku, dlatego że jego w tym pire nie potrzebuję. Dodaję dwie łyżki jogurtu naturalnego, łyżkę masła i dokładnie ugniatam na pire. Ziemniaczki powinny mieć taką gładką, aksamitną konsystencję, zatem jeśli są jeszcze zbyt gęste, to dodaję według uznania albo jogurt, albo masło, albo dolewam odrobinę mleka. I ja doleję odrobinę mleka. Na koniec jeszcze odrobina zieleninki. Ja dodam drobniutko posiekaną, suszoną natkę pietruszki, jakąś mniej więcej jedną łyżeczkę. Dokładnie mieszam. I moje jedwabiste, kremowe, grzybowe pire ziemniaczane gotowe. Jest naprawdę smaczne i świetnie pasuje do wszelkiego rodzaju dań mięsnych, warzyw na parze. I tu właśnie czekają na swojego towarzysza. W moim przypadku będzie to dzisiaj karkówka pieczona w zupie cebulowej. Ale jak wspomniałam wcześniej, dodatki mogą być naprawdę dowolne, a ziemniaczki z pewnością wzbogacą ich smak. Smacznego!